Właśnie zrozumiałem, jak tanim życiem jest życie na Bali. I doszło do mnie właśnie dzisiaj, kiedy wydałem cały milion sto tysięcy rupi, czyli jakieś 300 zł, 320 zł, na obsługę mojego pojazdu, którym tu się poruszam i którym zrobiłem przez ponad dwa lata 10 tysięcy kilometrów. Kilka dni temu musiałem zrobić serwis mojego pojazdu na Bali. Moim pojazdem na Bali jest motor. Od ponad dwóch lat jeżdżę tutaj motorem i wizyta w serwisie skłoniła mnie do tego, żeby nagrać Wam jeden filmik. Przez ponad dwa lata nie mam samochodu. Od kiedy wyjechałem z Polski sprzedałem samochód, nie mam samochodu. I doszło do mnie właśnie dzisiaj, kiedy wydałem cały milion sto tysięcy rupii, czyli jakieś 300 złotych, 320 złotych na obsługę mojego pojazdu, którym tu się poruszam i którym zrobiłem przez ponad dwa lata 10 tysięcy kilometrów. 300 złotych. Do tego policzyłem, że w ciągu roku wydaję na paliwo kolejne 500 złotych, 10 tysięcy kilometrów, 500 złotych. Właśnie zrozumiałem. Jak tanim życiem jest życie na bali. W Polsce pogoń za samochodem. Co trzy lata trzeba mieć nowy samochód. No, może co pięć lat trzeba mieć nowy samochód. Jeden przegląd Audi, którym ostatnio, a nie, ostatnio jeździłem Teslą, ale powiedzmy Tesle w ogóle nie trzeba było robić przeglądów, ale Audi, który jeździłem przed Teslą. Jeden przegląd to było kilka tysięcy złotych. Za kilka tysięcy to ja tutaj kupuję motor. Pytacie się mnie często, ile kosztuje i czy drogo jest żyć na bali. Oczywiście, jeżeli chcecie mieszkać w takiej willi z takimi widokami, no to macie dwie opcje. Albo ją wynajmujecie i ona nie mało kosztuje, bo, bo to taką willę wynajmuje się tutaj w cenie dużego apartamentu w Warszawie, co i tak nie jest willą pod Warszawą. Albo możecie zamieszkać na przykład w małym apartamencie tutaj, które kosztują po 3-4 tysiące złotych, czyli jak, nie wiem, 50-metrowe mieszkanie w Warszawie. I też będziecie mieć basen, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, bo to jest najważniejsze. Nie jest ważne gdzie będziecie mieszkać. Jeżeli w Polsce stać was na kawalerkę, no to tutaj wynajmiecie sobie powiedzmy 50-metrowe mieszkanie. Jeżeli w Polsce was stać na 70-100 metrów w Warszawie, to tutaj wynajmiecie sobie super willę za to. Koszty utrzymania, jedzenie, picie, naprawy pojazdów, którymi jeździcie. To ma dopiero potężne znaczenie. Uwierzcie mi, że tutaj za 1000-1500 zł miesięcznie żyje się tak. Tylko jest jeden cholera warunek: nie wolno pić alkoholu, bo alkohol tutaj jest cholernie drogi. Jak idziesz na obiad do restauracji, to za obiad bez alkoholu zapłacisz 50 zł, za obiad z alkoholem zapłacisz 150 zł. Za naprawdę wykwintną kolację z winem, z winem zaznacza, no trzeba zapłacić 5 stów, ale za tą samą kolację bez alkoholu, a z normalnym napojem niealkoholowym zapłacisz 30% tej wartości? Od Ciebie zależy, czy chcesz żyć na bali taniej i zdrowiej, czy dalej chcesz trwonić pieniądze i niszczyć swoje zdrowie tylko i wyłącznie w lepszym anturażu. Ja nie mówię, że robisz coś źle, myśląc o tym, że będziesz na Bali, będziesz tu pił i się bawił, bo tutaj codziennie 24 godziny na dobę dosłownie można się bawić. Można zwiedzać, można poznawać ludzi. Czekaj, uśmiechniętych ludzi można poznać. To nie jest Polska, że wychodzisz na ulicę i każdy od razu patrzy na ciebie z podbyka. Każdy myśli, że a jesteś z spisu, jesteś z platformy, jesteś z lewicy. Tutaj każdy to ma w dupie, skąd jesteś. Tutaj ludzie są uśmiechnięci, i po trzech latach ja już wiem, że wyjeżdżając z Polski, darowałem sobie zawał, darowałem sobie udar, darowałem sobie wiele innych przypadłości, które na pewno w pogoni, albo raczej w wyścigu szczurów w Polsce do mnie by dobiegły. Dzięki i do zobaczenia. Będę się starał raz na jakiś czas dać wam niepolityczne. A życiowe, przemyślenia, gościa, który od prawie trzech lat mieszka w Indonezji, na Bali. Na razie, cześć Wam.